Hej, cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj mamy taki dzień, że bez kawy ani rusz i ja przed chwilą zrobiłam sobie drugą, więc jeśli macie kawkę, to smacznego. Pozwólcie, że wezmę łyk i wam tłumaczę, o co chodzi. Bo dzisiaj na szczęście mam dzień wolny i mogę odpocząć, a jestem jakoś tak przebodźcowana, przemęczona, potrzebuję takiego spokojnego dnia. I dzisiaj akurat jest taki dzień, który spędzam, w połowie, w części sama ze sobą, z czego bardzo się cieszę i doceniam każdy moment, każdą chwilę. W domu panuje cisza, nic mi nigdzie nie gra, jest spokojnie, miałam taki powolny swój poranek. Otworzyłam okna, ptaszki ćwierkały, też popatrzyłam sobie na ogród, wypiłam już jedną kawkę, tak jak mówię, teraz mam drugą. My za chwilę zabieram się do roboty. Mam kilka rzeczy do zrobienia, między innymi chcę nagrać jeden film, drugi film, coś tam pomontować, wiecie, takie YouTube'owe sprawy, a co później to zobaczymy, bo mi się plany troszeczkę pozmieniały. Popołudnie miałam mieć teoretycznie zajęte, ale jednak nie. Wieczorem robimy sobie randkę z panem Marcinem. No, też potrzebujemy takiego czasu tylko i wyłącznie dla siebie, bo ostatnio, tak jak widzieliście, działo się dużo i panował chaos, i było dużo ludzi wokół mnie, i powiem wam, że ja naprawdę czuję się tym wszystkim troszeczkę przemęczona i potrzebuję takiego dnia właśnie w spokoju, w ciszy, spędzić go praktycznie w całości sama ze sobą i doceniam każdy jeden moment. Możecie dać mi znać, jak to u Was wygląda, kiedy jesteście wśród ludzi, czy też potrzebujecie takiej chwili, takiego, chociaż takiego wieczoru tylko dla siebie, bo dla mnie to czasami wystarczy tylko jeden wieczór, kiedy nic nie muszę robić, kiedy pójdę wcześniej spać i czuję się taka zregenerowana, a po tych wszystkich ostatnich wydarzeniach to ja potrzebuję całego dnia, więc będę robić takie rzeczy, na które mam ochotę, czyli będę sobie tutaj YouTube'ować. Bardzo to lubię i doceniam, że mogę to robić, że wy tutaj jesteście. Jest mi bardzo miło. Więc jeśli macie ochotę ze mną porozmawiać, to oczywiście zachęcam do zostawienia komentarza tutaj na dole, zostawienia łapki w górę, jak zwykle. A my działamy. Tak jak mówiłam, powolny poranek, piękny dzień dzisiaj jest za oknem, błękitne niebo, więc może później wejdzie jeszcze jakiś spacer. Zobaczymy, albo wyjdę sobie po prostu tylko na taras i pooddycham świeżym powietrzem. No zobaczymy, co to będzie. Zapraszam Was do oglądania, taki domowy vlog. Miłego dnia Wam życzę i zaczynamy. Tak w ogóle chciałam Wam pokazać, że mam dzisiaj na sobie bluzę adekwatną do swojego nastroju. Spójrzcie sami, Self Care Wellness Club, czyli dbanie o siebie. Przede wszystkim to będzie chyba motyw przewodni tego vloga, ale serio, tak się czuję, tego potrzebuję. I jest to bluza z HM, którą ostatnio mogliście zobaczyć w Mierzymy. Tutaj wyjedzie Wam karta, jeśli jeszcze nie widzieliście, ale serio, jest mega przyjemna, idealna na takie sobotnio, niedzielne, domowe dni, kiedy chcemy się otulić, kiedy okna są pootwierane, a nie włączamy kaloryferów. Nie wiem, dlaczego mówię w liczbie mnogiej, ale no, ja jestem zachwycona. Ona ma takie dłuższe rękawy, co dla mnie to jest zdecydowany plus. Zawsze tego szukam w takich bluzach. Jest to kolejna bluza beżowa w mojej szafie, w tym roku w sumie, bo wcześniej jakoś za beżowymi bluzami nie byłam, dlatego że miałam wrażenie, że one szybko się pobrudzą, ale w tym roku stwierdziłam, że coś takiego jaśniejszego chciałabym mieć, dlatego że one wyglądają ładniej przy twarzy, tak rozświetlają tę cerę i ten napis również mnie przekonał do siebie. Jest to pierwsza bluza w sumie, okłamałabym Was, druga bluza, bo mam jeszcze taką żółtą, taką energetyczną z HM-u, która również ma fajne przesłanie, ale ta, no nie wiem, czy nie podoba mi się bardziej obie. No, ta żółta, z tą żółtą mam mnóstwo fajnych domowych wspomnień i na pewno się jej nie pozbędę w ciągu najbliższego roku czy 2 lat, nawet jeśli mi się troszeczkę znosi. Więc serio, jestem zadowolona z tego zakupu, bo jest mięciutka, jest przyjemna, mimo że delikatnie ona, jak widzicie, jest krótsza. Ale jak założę ją do jeansów, to tutaj fajnie się bluzuje i ładnie wygląda w talii. Podoba mi się. A leginsy to jest model z Only,
Moro mam je już od 2 lat bodajże i piorę, zakładam i sprawdzają się idealnie, więc też czasami się zastanawiam, czy nie powinnam kupić drugiej pary, bo świetnie mi się nosi. Więc taki mój outfitik po domu. Można działać, można odpoczywać, można się regenerować. Korzystam z tego pięknego wiosennego światła. Jest naprawdę cudownie i stwierdziłam, że muszę kupić sobie psa, aby on wyciągał mnie na spacer. Bo inaczej słabo mi wychodzi wychodzenie samej, jakoś nie mam takiej motywacji i wolę spędzić ten czas przed laptopem. I to źle brzmi, ja wiem, bardzo źle. I dzisiaj nie ćwiczę, dzisiaj jest dzień beztreningowy, ale liczę na to, że jutro rano pójdę pobiegać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo dzisiaj naprawdę nie mam siły na nic. I czasami takie dni również są potrzebne, kiedy można sobie odpuścić, kiedy można odpocząć, i dzisiejszy wieczór należy do mnie i nie będę, no nie, no, będę pomagać. O, będę pomagać, bo dzisiaj wieczorem robimy sobie romantyczną kolację, będą steki, sałatka i tego typu rzeczy. Więc taki wieczór nam się szykuje. I w ogóle miałam ten temat poruszyć już jakiś czas temu. Ale zobaczcie, jaka jestem rozświetlona. Mam nadzieję, że nie przesadziłam i te rolety się nie odbijają na mojej twarzy. Skorzystajmy z tego światła, bo pięknie to wygląda. Aha, jeśli się błyszczę, moi drodzy, to dlatego, że się błyszczę, bo minęło kilka ładnych godzin od momentu, kiedy nałożyłam podkład. O której się malowałam? O 7? Chyba coś takiego. A jest godzina, słuchajcie. No i jest przed 18, więc. Widzicie, troszkę czasu minęło, ja nie przykładałam żadnej bibułki matującej, a mam na sobie podkład, bo przyniosłam tutaj kilka rzeczy, bo mam zamiar z wami posiedzieć i pogadać. Dawno nie mieliśmy tak czasu, żeby na spokojnie móc sobie porozmawiać, więc stwierdziłam, że teraz jest idealny na to moment i mam na sobie podkład z Diora Forever Skin Glow. Tak on właśnie wygląda. Ja mam numer 1,5 N i niestety po kilku godzinach potrafi się błyszczeć, ale to nic, bo w ciągu dnia wygląda naprawdę pięknie. I jeśli bym tę bibułkę matującą przyłożyła do twarzy, to cały czas prezentowałby się całkiem nieźle, tak jak prawie po nałożeniu. Dlatego też lubię ten podkład, bo on rzeczywiście sprawia, że ta cera wygląda na zdrową, taką naturalną, taką rozświetloną. Bardzo ładną. No, oprócz tego błyszczenia się niestety po 4 godzinach już to zaczyna być widoczne. Druga rzecz z Diora, którą pokochałam, mimo że mam dopiero od kilku dni, to jest ten błyszczyk. Maximizer, Lip Maximizer numer 038. A jaki to jest kolor? Napiszę wam na dole, bo tutaj koloru nie ma. 038, mam tylko numerek i mam go znowu na ustach. I ten błyszczyk delikatnie nawilża te usty. Usta jest bardzo komfortowy i ma przepiękny kolor. I myślę, że to będzie taki mój ulubieniec tej wiosny. I że często będę po niego sięgać, bo naprawdę ten kolorek jest przepiękny, taki wiosenny, taki nudziakowy. I delikatnie te usta mrowi i bym powiedziała nawet, że coś tam widać, jeśli chodzi o to powiększenie, ale niestety zmieniam zdanie co do tego balsamu Tisane, bo po kilku dniach zauważyłam, że te usta stały się takie nieprzyjemnie ciągnięte i muszę wrócić jak najszybciej do Carmexu. Widzicie, będzie tutaj mały przegląd kosmetyczny, ale to są rzeczy, po które ostatnio sięgam i o których chcę wam opowiedzieć. Więc nie ma u mnie ulubieńców od jakiegoś czasu i nie wiem, czy mielibyście ochotę na ulubieńców, ale myślę, że jeśli we vlogach takie tematy będą się przewijać, to chyba wystarczy. Więc Tisane było fajne na samym początku, cały czas będę używać do momentu, kiedy nie kupię Carmexu, bo Carmex chyba sprawdza się u mnie najlepiej na ten moment. Najbardziej te usta nawilża, nie natłuszcza, nie sprawia, że one są takie pokryte jakąś mazią, tylko rzeczywiście one są nawilżone i nie widać tych suchych skórek. Tisane coś niefajnego z tymi ustami robi i one takie są nieprzyjemne. I
mi się to uczucie nie podoba. Ma bardzo ładny zapach. I na początku właśnie wydawało mi się, że nawilża, ale to chyba nie jest jednak produkt dla mnie. Niestety szkoda, bo pierwsze wrażenie było jak najbardziej pozytywne. I ostatnia rzecz, o której chciałam wspomnieć, coś co użyłam wczoraj wieczorem, to jest maska do włosów. Ona chyba nie jest dostępna stacjonarnie w Anglii, ale można ją kupić na drogerii, w drogerii Notino przez internet. A ja ją sobie przywiozłam z Polski, bo jeszcze miałam, no sporo tutaj jej jest. Ma przepiękny zapach, cudowny. Serdecznie Wam polecam, serio. Jeśli nie macie albo nie możecie dostać tej z L'Oreala Rapid Reviver, którą również kocham, to wypróbujcie tej maseczki, bo to rzeczywiście jest takie na maksa, daje takie nawilżenie, te włosy przyczesują się między palcami, przepięknie pachną w ogóle. Ja Wam gwarantuję, że ten zapach na tych włosach zostanie, no chciałam powiedzieć do kolejnego mycia, ale moje włosy, chciałam je powąchać, ale raczej nie dam rady, bo są dość krótkie, ale ten zapach zostaje na włosach i jest przepiękny i te włosy są takie wygładzone, błyszczące. No serio, ta maseczka jest warta zainteresowania, warta, aby ją wypróbować i też fajnie się rozkłada na tych włosach, czuć to nawilżenie, kiedy zmywamy, kiedy ja ją zmywam, zawsze mówię w liczbie mnogiej, kiedy ja ją zmywam z włosów, to te włosy są takie gładziutkie, rozczesują się między palcami, no uwielbiam. To jest taki mój ulubieniec, po którego zawsze sięgam, będąc na urlopie w Polsce. A teraz pomyślałam, że ją ze sobą zabiorę i będę z niej korzystać tutaj w Anglii. Okej, z takiej perspektywy sobie jeszcze nie rozmawialiśmy, ale zdecydowanie jest mi o wiele wygodniej i będzie mi się przyjemniej do Was mówiło. Może przy okazji zasnę. Ale myślałam o tym, żeby wziąć sobie przerwę dzisiaj, żeby zrobić sobie drzemkę podczas dnia. Jednak się nie zdecydowałam i troszeczkę żałuję. Bo może warto było, ale z drugiej strony wydaje mi się, że za to pójdę wcześniej dzisiaj spać. Ale o czym chciałam Wam opowiedzieć, moi drodzy? O tym, że od jakiegoś czasu, no to już trochę trwa tak naprawdę i chciałam poruszyć ten temat kilka vlogów temu, jak nie kilkanaście, i cały czas jest coś ważniejszego, coś się dzieje, coś trzeba zrobić, coś trzeba ogarnąć, ale w końcu mam ten moment, kiedy mogę z Wami sobie tak pogadać o życiu, o codzienności, o self-care, o dbaniu o siebie i o romantyzowaniu życia, bo to jest właśnie ten temat, który chciałabym poruszyć, romantyzowanie życia. Nie wiem, czy słyszeliście o tym terminie, czy słyszeliście ten termin, o tym terminie? Czy wiecie, o co chodzi, ale podobno to był bardzo popularny trend kilka lat temu, a wiecie, ja oglądam tylko cały czas te same osoby praktycznie. Coś tam niby czytam, ale jakoś to do mnie nie dotarło, nie wiem jak to się stało. Mimo, że nie wiedziałam, że to tak się nazywa, to ja i tak się troszeczkę do tego stosowałam, bo jeśli chodzi o romantyzowanie życia, to tutaj właśnie ważne jest to, aby do swojej codzienności dodać taką szczyptę. Szczyptę, która ma nam umilić jeszcze bardziej te rutynowe zajęcia, czyli na przykład jak gotujemy. Ja mam w ogóle przemycałam, bo pokazywałam, jak to u mnie wygląda w niektórych vlogach, więc jeśli uważnie oglądaliście przebitki, to pewnie wiecie, o co chodzi. Czyli na przykład jak gotuję, to zwłaszcza jak robię jakieś włoskie dania, to wtedy sobie włączam jakąś włoską muzykę, ale na przykład bez słów, czy jakiś jazz, czy... Oj, czy ktoś tutaj? A to sąsiad. I to jest naprawdę przyjemne, to tak dodatkowo dodaje takich punkcików do życia i sprawia, że te takie zwykłe, codzienne czynności nie są takie zwykłe, są niezwykłe i sprawiają jeszcze więcej radości. I też próbuję dodawać do takich codziennych momentów odrobinę magii. Magii, wiecie, jest taka przyprawa, aha, taki suchar ode mnie, od Magdy. Powiedzmy, że wieczorem będziemy oglądać jakiś film bądź serial i wtedy też szukam sobie takich dodatkowych rzeczy, które mogą jeszcze bardziej uprzyjemnić ten moment oglądania, czyli nie jest to tylko znalezienie jakiegoś filmu,
na Netflixie. Jeszcze to szukanie trwa zazwyczaj 30 minut, włączenie tego i oglądanie tylko. Ja się do tego wszystkiego przygotowuję, bo ja nie lubię oglądać byle czego. W ogóle w naszym związku w 99% ja odpowiadam za wybory filmowe i serialowe, bo Maciej jakoś za bardzo się nie kwapi. On by mógł oglądać byle co, a ja jednak lubię wybrać. Wiedzieć, że jeśli już poświęcę te 1,5 godziny, te 2 godziny, tę godzinę na oglądanie czegoś, to będzie coś fajnego, przyjemnego, coś, co albo będzie interesujące, albo coś z tego wyniesiemy, albo rzeczywiście komedia będzie komedią. Nie lubię takich głupotek, jeśli wiecie, co mam na myśli, tylko lubię rzeczywiście coś z takiego filmu bądź serialu wyciągnąć. Dlatego też ja się do tego przygotowuję i szukam i robię sobie różne listy. Sprawdzam, w jakim jesteśmy nastroju i na co ewentualnie mamy ochotę, i wtedy pada wybór na jakiś film. Robimy sobie popcorn, zapalamy świeczkę. Wiecie, tak to zazwyczaj wygląda, żeby było jeszcze milej. Właśnie, żeby nie wyglądało to tak, że tylko siadamy, oglądamy i patrzymy w ten ekran, i potem mijają 4, 5, 6 godzin, i wiecie, i to jest takie zwykłe, a my jednak staramy się, aby ta codzienność była niezwykła. Tak samo jest z bieganiem, mam swoją playlistę, tak samo jest z porankami, na przykład włączam sobie jakiś podcast. Po prostu staram się uprzyjemniać jeszcze bardziej te rutynowe zajęcia, więc. Możecie dać mi znać, czy wy romantyzujecie swoje życie, czy nadajecie życiu jeszcze bardziej takiego koloru, czy staracie się coś tam do niego jeszcze dosypać, takiej szczypty niecodzienności, i jak to u was wygląda i w jakich przypadkach to robicie, w jakich okolicznościach, bo jestem ciekawa, czy tylko ja jestem taka dziwna i staram się jakoś, nie wiem, uprzyjemnić sobie tę codzienność, chociaż ja lubię moją codzienność i lubię to na przykład, że moje książki są poukładane tutaj kolorystycznie, lubię porządek, lubię mieć ogarnięte wnętrze i uwielbiam naszą sypialnię, bo na przykład wieczorem, kiedy jestem już zmęczona i jestem już po tym ciepłym prysznicu, odkładam telefon w drugim kącie, włączam sobie Kindla, odpalam lampkę solną, tę lampkę ze słonikiem. Jeszcze zapalam jakąś świeczkę i wtedy mogę, wiecie, odpływać z książką albo odpływać w sen, bo zazwyczaj przeczytam jedną, dwie strony i wystarczy, i wtedy już zasypiam. Więc tak to moje romantyzowanie życia wygląda. Jestem ciekawa, jak to wygląda u was. I na przykład, Boże, Magda, dzisiaj też robimy sobie taką romantyczną kolację. Teoretycznie mogłabym zrobić obiad, moglibyśmy zjeść byle co, ale nie, będziemy razem gotować, wspólnie przyrządzać właśnie ten posiłek. Tak się umówiliśmy i my właśnie my się tak umawiamy na różne rzeczy, które wspólnie robimy. I liczę na to, że w przyszłym tygodniu uda nam się zrobić to, na co się również umówiliśmy, bo myślę, że mogło być fajnie. I też zachęcam was do takiego czegoś, do takiego romantyzowania życia, aby przeżywać to życie. Właśnie, aby nażyć się tym życiem. O, aby nażyć się tym życiem. Mam tu książkę, Nażyć się życiem. Muszę ją przeczytać, bo bardzo mnie zaintrygowała. Teraz na nią patrzę. I tak, moi drodzy. Nie wiem, czy w ogóle coś z tej pogadanki wyniesiecie, czy wam się podobało. Mnie to tak zawsze zastanawia, czy jak ja zacznę gadać i tak, wiecie, tak popłynę, odpłynę, czy w ogóle to kogoś zainteresuje, czy też nie. Więc tak, dzisiaj steki na kolację. Ja już wynoszę wszystkie tutaj rzeczy, ten mój cały majdan. Wyłączam laptopa i pora się zrelaksować. I wam również życzę takiego zrelaksowania się wieczorem, po południu, po pracy, bo zasługujemy na to, co najlepsze. W marcu założyłam, że kupię sobie bukiet tulipanów, jednak nie udało się, dlatego że cały czas miałam jakieś cięte kwiaty w wazonie i w kwietniu ponownie chciałam kupić tulipany, jednak ktoś był szybszy i zobaczcie, dostałam bukiecik tulipanów, tutaj jeden omdlał troszkę, ale reszta wygląda cudownie, żółte, fioletowe i takie pomarańczowo-czerwone. No, przepiękny bukiecik, wkładam do wazonu i przywołuję cały czas wiosnę.